stajemy w jak najszerszym rozkroku. Zaczynając tym samym drugą część naszego treningu. Jamy, cielamy, rozluźniamy nóżki. Sklepać. Bierzemy krzesło. I robimy wymach. Uwaga, prawa noga w górę. Kolejkę, zaczynamy. Idź, ny, sam. Szyk, go, rok, sić, ac, kiu, ciu. Antaj. Lewa noga w przód. Ecz, ni, san, szyk, go, rok, sić, ac, kiu, ciu. Dobrze. Prawa noga w bok. Krzesło na razie z boczku. I uwaga, kihon kata sono ich. Mam nadzieję, że oglądaliście filmy instruktażowe z kihon kata na naszym kanale. No też w sekcjach trochę też to kata już zaczynaliśmy robić, przynajmniej ja z wami zaczynałem robić. Także mam nadzieję, że nie jest to dla was czarna magia. Natomiast wszystko teraz zrobimy krok po kroku. Ja będę tłumaczył, co robimy. A następnie spróbujemy to sobie zrobić troszkę szybciej, ok? No dobrze. To jeszcze na sekundkę się rozluźniamy. Ok, słuchajcie, ja będę robił tyłem do was, czyli robicie razem ze mną makata. Postaram się dokładnie też mówić, co w danym momencie wykonuję. Uwaga, ja się odwracam. Shizentai. I uwaga, zaczynamy. W lewą stronę pozycja zenkutsudachi z blokiem gedanbarai. Blok gedanbarai robiliśmy nieraz na treningach w internecie. Natomiast pozycję zenkutsudachi robiliście ze mną i mam nadzieję, że ze swoimi instruktorami, jeżeli u kogoś innego ćwiczycie, na treningach. Tak? To jest ta długa pozycja. Ok? To uwaga. Zenkutsudachi gedanbarai w lewą stronę. Ich. I cios gyakutsuki. Ok? Teraz przestawiam tylną nogę, czyli prawą. Daleko, daleko po skosie, tak żeby móc zrobić małą T, czyli obrót
za siebie. Ny, oczywiście blok i cios. Teraz odstawiam lewą nogę w lewą stronę. San, blok, cios. I przestawiam prawą nogę. Si, blok, cios. I jeszcze raz przestawiam. Tym razem lewą nogę, tak? Zawsze tylną nogę przestawiam. Go! Teraz prawą nogę odstawiam w prawą stronę. Rok. Przestawiam lewą nogę. Sić. Prawą nogę przestawiam w prawą stronę. Ac. Teraz robię matę. Kiu. I jeszcze raz matę. Dziu. Dobre. Jasumę. Chwila luzu. A teraz zrobimy jeszcze raz, a ja troszeczkę innego tłumaczenia użyję, ok? Nie będę mówił nazw pozycji i technik, tylko to będę pokazywał, natomiast będę mówił, w którym kierunku idziemy. Przy czym uwaga, kierunki są cztery stałe, czyli tam jest przód, tam jest tył, tam będzie lewo, w tamtą stronę, a w tamtą stronę jest prawo, tak? Czyli jeżeli jesteście odwróceni na przykład w tą stronę, a ja mówię prawo, to nie odwracacie się w przód, tylko odwracacie się w prawo, do prawej strony. Makata? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Shizentai? Kikon katasuno ichi, oi. I zaczynamy. Lewo. Prawo. Przód. Tył. Przód. Prawo. Lewo. Przód, tył, przód. Dobre. Tak jak słyszeliście, widzieliście, kombinacja jest prosta. Lewo, prawo, przód, tył, przód. Prawo, lewo, przód, tył, przód. Jeżeli nie znacie jeszcze tego kata, to tak będzie Wam bardzo łatwo zapamiętać. Ok, teraz przechodzimy do ćwiczeń siłowych, które robi grupa starsza na każdym treningu i poza treningami też. Do Waszych rodziców też poszła taka tabelka, którą można sobie uzupełniać i można w ten sposób sprawdzać swoje postępy. Oczywiście od Was nie będę wymagał, żebyście robili takich ilości jak starsze dzieci czy młodzież, czyli 80-100 robił tych powtórzeń. Oczywiście nie naraz, tylko w seriach. Wam dzisiaj zrobię dwie serie, ale po maksymalnej ilości powtórzeń na dane ćwiczenie. Ok? Przy czym umówmy się, że jeżeli ktoś umie na przykład zrobić więcej niż 100 przysiadów, to zatrzymujemy się na tej setce, dobrze? Natomiast będziemy robić, powiedzmy, minimum 10 na liczenie i później po tym liczeniu, które będzie wolne, dam Wam jeszcze chwilkę, żeby dokończyć swoją serię, ok? Dobrze. Pierwsze ćwiczenie to pompki. Zrobimy pompki dzisiaj na krześle. Mam nadzieję, że pamiętacie ten rodzaj pompek. Także bierzemy krzesełko. I zaczynamy pompeczki. Pozycja wyjściowa. Nogi daleko od krzesła, ręce na krześle, na szerokość barków. I jedziemy.
Ni. Jak ktoś chce więcej, to może szybciej robić. San. Si. Go. Rok. Sić. Ac. Kiu. Dziu. Okej. Jeszcze chwilka dla tych, którzy robią więcej niż 10. Myślę, że już starczy. Teraz kładziemy się na pleckach i robimy brzuszki. Zwykłe brzuszki. Pamiętajcie o tym, żeby plecy cały czas dotykały do podłogi. Uwaga! Robimy powoli. Jeżeli ktoś robi 10, jeżeli więcej, to robimy na własne tempo. Makata? Uwaga, chodźmy! Ić! Ni! San! Shi! Go! Rok. Sić. Ac. Kiu. Dziu. Ok. Damy jeszcze chwilkę tym osobom, które robią brzuszków więcej niż 10. A teraz kładziemy się na brzuchu i robimy tak zwane wiosłowanie, czyli unosimy tułów i nogi nad podłogę, a ręce przenosimy nad plecami i nad głową, znaczy nad plecami i z przodu łączymy. Makata? Uwaga! Unosimy tułów, ręce i ić, ni, san, si, go, rok, sić, ac, kiu, dziu. I damy jeszcze chwilkę reszcie. Następnie wstajemy, jak już skończyliśmy. Dobrze, ręce w górę i przysiady. Ić. Ni. San. Shi. Go. Rok. Sić. Ac. Kiu. Dziu. Dobrze, dobre. Kto jeszcze robi, niech robi te przysiady. Natomiast dla reszty chwilka przerwy, łyk wody i wracamy do kolejnej serii ćwiczeń. Dobrze, krzesło mamy przygotowane, a więc robimy dymach. Najpierw prawa w przód, kamyte i zaczynamy. Ić, ni, san, shi, go.
Rok, sić, ac, hiu, dziu, antaj, ich, ni, san, si, go, rok, sić, ac, hiu, dziu. Prawa w prawą stronę. Ich, ni, san, si, go, rok, sić, ac, hiu, dziu. Antaj, ich, ni, san, si, go, rok, sić, ac, hiu, dziu. Krok do tyłu i prawa w tył. Ich, ni, san, si, go, rok, sić, ac, kiu, dziu. Antaj, ich, ni, san, si, go, rok, sić, ac, kiu, dziu. Odkładamy krzesło. I powtórzymy sobie kihon katasana ich. Teraz spróbujemy na liczenie już to robić. Shizentai. Kihon katasana ich. Yoi. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rok. Shich. Dziu. Dobra. Do przećwiczenia samemu. Jeszcze raz Was zachęcam do udziału w turnieju, ale to jeszcze przypomnę Wam o tym na koniec treningu. A teraz robimy drugą serię ćwiczeń siłowych. Zaczynamy od pompek, czyli bierzemy krzesło. Można ewentualnie robić pompki na kolanach, albo jak ktoś jest super kozakiem, to może robić dorosłe pompki, czyli pełne. Taka tak? Dobra, uwaga. Ich. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Ac. Kiu. Kiu. Można odłożyć krzesło, bo już nam się nie przyda. Natomiast kto jeszcze robi pompki, niech dokończy. Kładziemy się na plecach i brzuszki. Ich. Ni. Sam. Si. Go. Rok. Sić. Ac. Kiu. Kiu. I kto jeszcze ma do zrobienia kilka brzuszków, to kończymy. Następnie przekręcamy się na brzuszek. I wiosłujemy. Uwaga. Ich. Ni. Nie dotykamy dłońmi podłogi. San. Si. Go. Ryok. Sić. Ac. Kiu. Kiu. Dobrze. I kto jeszcze robi, to niech jeszcze robi.
A jak to zrobił? Wstaje, poprawia strój. Dobrze, wszyscy stają, Shizentai. Ręce z przodu i przysiady. Ich. Ni. San. Si. Go. Rok. Sić. Ac. Kiu. Ciu. I czekamy jeszcze na tych, którzy są bardzo ambitni i robią więcej. Dobrze, jamy. Siadamy. Nogi proste, złączone. Broda w górze, skłon do przodu. Jamy. Łączymy stopy, robimy motylka i skłon do przodu. Jamy. Siadamy sejza i odchylamy się do tyłu. Hajime. I jamy. Dobrze. A teraz kładziemy się na plecach. I pobawimy się w minutkę, ponieważ nie było więcej zabaw niż małpka na rozgrzewkę, no to na koniec treningu trzeba się troszkę pobawić. Pobawimy się więc w minutkę. Uwaga, przypomnę zasady, rodzice odmierzają minutę. Wy liczycie do 60, jeżeli traficie równo w minutę z 60, czyli na 60 siadacie, otwieracie oczy. Jeżeli traficie w minutę, to jest super, jeżeli nie, to tyle czasu, ile się pomylicie, stajecie, klękacie i rozciągacie się do szpagatu w przód. Tyle czasu na jedną stronę, czyli jeżeli pomyliłeś się o 20 sekund, to 20 sekund robisz na lewą nogę, 20 na prawą. Makata. Kładziemy się mokuso. I hajmy. Okej. Okay. Minęło ponad półtorej minuty mojej ciszy. Mam nadzieję, że się zrelaksowaliście w tym czasie. I słuchajcie, no standardowo, jeżeli ktoś
się nadal nie wyrobił 60, to robi te 30 sekund szpagatu na jedną nogę. Okay? Ale to oczywiście po zakończeniu filmu, a tymczasem się pożegnam. Shizentai! Dziękuję wszystkim za trening. Już wiemy niestety, że nie zobaczymy się na żywo przynajmniej do 24 maja, bo zamknięcie szkół niestety zostało dzisiaj przedłużone do 24 maja. Także bardzo mi przykro z tego powodu, no ale mam nadzieję, że ćwiczycie razem ze mną na YouTubie. Mam nadzieję, że będziemy się też widzieć na Zoomie wkrótce. Zapraszam Was już na poniedziałkowy trening, który będzie podobny do dzisiejszego. Natomiast w środę bardzo możliwe, że będziemy mogli się zobaczyć o godzinie 17 na Zoomie, ale jeszcze będę rozsyłał informacje do Waszych rodziców odnośnie tej środy i być może też w środę będzie taki wspólny trening, tak jak poprzedni, tak? Czyli będziecie mogli sobie wybrać albo 17 króciutki trening ze mną, albo godzina 18 wspólny trening, taki dłuższy, cięższy. Natomiast to jeszcze nie jest takie, że tak powiem, oficjalne. To nie jest oficjalna informacja. No dobrze. Także ćwiczcie. I jeszcze raz zachęcam Was do udziału w turnieju kata. I też jest mi bardzo miło, jak dostaję od Waszych rodziców zdjęcia czy filmy z Waszych treningów. Naprawdę to dla mnie jest budujące w tym trudnym okresie. Także jeszcze raz dziękuję. To tyle na dzisiaj. Shizentai! Shōnin Rei!